Cześć, chciałem Wam dzisiaj zaprezentować bardzo ciekawy rower. Przedstawiciel nowej rodziny rowerów Crossa, czyli rodziny rowerów Fitness, model Cross Pulso 2.0. Nowe modele Pulso to idealny kompromis między rowerem szosowym a rowerem nieco bardziej wygodnym, pozwalającym również na jazdę na co dzień w nieco bardziej wyboistym środowisku, jakim bez wątpienia są nasze ulice. Na czym polega hybrydowość nowych rowerów Pulso? Przede wszystkim na tym, iż łączą one bardzo wąskie opony typu slick, czyli z gładkim bieżnikiem, oraz szosowy osprzęt. W wypadku Pulso 2.0 jest to 27-biegowy napęd Shimano Sora z geometrią ramy, która jest nieco bardziej komfortowa niż w typowym rowerze szosowym. Dodatkowo w rowerze tym mamy płaską, zwykłą, prostą kierownicę, taką, którą znamy chociażby z rowerów crossowych czy górskich. Więc tego typu rower jest dużo bardziej funkcjonalny i praktyczny. Jeśli chodzi o elementy technologiczne, które zaadoptowano również z rowerów crossowych, to są to również hamulce typu fabryk. Są one silniejsze niż typowe hamulce szosowe, a przy tym lepiej radzą sobie ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. A z takimi bez wątpienia spotkamy się podczas codziennej eksploatacji na tego typu rowerze. Czym różni się rower taki jak Cross Pulso od typowego roweru crossowego, do którego wizualnie jest mu najbliżej? Przede wszystkim tym, iż jest zdecydowanie lżejszy. Rowery linii Pulso to waga rzędu około 11 kg. To naprawdę bardzo mało i zdecydowanie czuć to. Uzyskano to zarówno dzięki lekkim szosowym komponentom, takim jak grupa Shimano Sora, oraz dzięki na przykład kołom z mniejszą ilością szpry. Koła te są bardzo podobne do kół, które spotkamy w rowerach szosowych. Niewątpliwie na niską masę rowerów Pulso wpływ ma również brak amortyzatora przedniego. W środowisku, w którym rowery te mają być eksploatowane, czyli przede wszystkim na drogach asfaltowych, amortyzator przedni nie jest specjalnie potrzebny, a zdecydowanie zwiększa wagę. Rower taki jak Pulso, dzięki temu mamy tutaj sztywny widelec i stosunkowo sztywną aluminiową ramę, jest bardzo dynamiczny, świetnie reaguje na przyspieszenie, świetnie hamuje oraz bardzo precyzyjnie się prowadzi. Kto powinien zainteresować się takimi rowerami jak Pulso? Nie tylko ci, którzy potrzebują takiego roweru na co dzień do jazdów w mieście, chociaż zdecydowanie w tego typu eksploatacji również okaże się przydatny. Jest to również ciekawy rower dla osób, które trenują kolarstwo górskie i niekoniecznie mają ochotę kupować drugi komplet kół, tudzież drugie opony do swojego górala i przystosowywać go w okresie jesienno-zimowym do roli roweru treningowego na asfalt. Jeśli chcemy potrenować na asfalcie, na otwartej nawierzchni, rower taki właśnie jak Pulso okaże się świetnym wyborem.